Siemanko, z tej strony Araulen i witam was w troszkę innym odcinku symulatora Farmy 2014. Jak widzicie, jesteśmy w całkiem innej scenerii. Znajdujemy się na terenie sklepu z maszynami. I co? Zapewne po tytule filmu już się domyśliliście, że zaprezentuję wam nowe dźwięki pojazdów. Tak, mnóstwo z was narzekało, że te dźwięki są takie toporne, w ogóle nierealistyczne i tak dalej. Więc postanowiłem poszperać troszkę i znalazłem modyfikację zmieniającą dźwięki traktorów w grze. Tak, zaprezentuję wam teraz, jak to wszystko wygląda, jak brzmi. I potem pokażę wam, jak to zainstalować. Ok. Więc wsiadamy do pierwszego traktora. Aha, i żeby was nie zdziwiła, nie zaszokowała ta liczba pieniędzy na moim koncie, troszkę szczitowałem, żeby pokupić te traktory, ale spokojnie na twoim koncie, więc nie bójcie się o co? Nie bójcie się o let's play, stan konta tam pozostanie nienaruszony. Wszystko będzie z pocztą. Wsiadamy do kolejnego Lindnera. Teraz czas na Maseja i Penda. Okej. Okay. Lecimy. Nie chcę już mi się włączyć tego menu do przełączania. Raz, dwa na piechotkę się przejdziemy. Thank you.
Widzimy się. Tak trochę zaoptopuje. Czy moglibyście mi powiedzieć, na czym polega ta podwójna skrzynia biegów? Wiem, że na drugim ustawieniu są większe obroty, ale czemu to ma służyć? To zależy po prostu, czy jedziemy czy jedziemy normalnie, czy pracujemy w polu, to wtedy przestawiamy, czy jak to wygląda? Ciekawi mnie to po prostu. Dobra, tam stoi jeszcze kombajn Charles, którego też przetestujemy. Podjedziemy klatem pod sklep i kupię jeszcze jeden traktor Massey'a i kombajn, żeby wam pokazać. Enter. Ja miałem, kurczę, 266. To teraz tego mniejszego. Osobiście nie wiem, czy się różnią dźwiękiem, czy nie. Nie testowałem tego, ale przekonamy się na wizji. Jeszcze wam pokażę kombajn Massey'a. Mam tam jakiś... Kurczę... Enter. Aha! Jeszcze pokażę wam tego traktorka. No i jest trochę tego. Te osobiście nie wiem, czy się różnią, czy nie. Nie słyszałem ich przed zmianą, ale wydaje mi się, że troszkę lepiej brzmi. Jeszcze. Może niektóre z tych dźwięków nie brzmią zbyt profesjonalnie, ale to nie jest zrobione oczywiście przez twórców, tylko przez jednego z graczy, więc no niektóre
dźwięki są jakie są. Nie jest to robione przez osobę, która nie miała żadnych warunków studyjnych, że tak powiem, do nagrywania tego. Więc powinniśmy być zadowoleni z tego, co jest. A jest całkiem spoko, tak? I myślę, że większość dźwięków dość fajnie brzmi i Wam się spodoba. Okej, jeszcze nam został ten oto traktor. Okej. Okej, to jeszcze kombajn. Kombajn. Okej, to by było na tyle. Kombajn Defia nie ma zmienionych dźwięków, więc nie będę wam tego pokazywał. I co, z gry to by było na tyle. I za chwilę widzimy się w poradniku, już na moim pulpicie, gdzie pokażę, jak te dźwięki wgrać. Okej, więc do zobaczenia za chwilę. Okej, witam was w drugiej części, tym razem część w postaci poradnika. I pokażę wam, jak ściągnąć i zainstalować te nowe dźwięki. Więc tak, wchodzimy najpierw w tą tutaj oto stronę. Tutaj tak, o widzicie. Oczywiście link podam w opisie, bo nie będę kazał wam tego przepisywać. I potem klikamy tą. Tak, tutaj, download i to. Przynosi nas tutaj. Klikamy download. Tak, download. OK. I nam się tutaj to pobiera. Więc to potrwa 3 minuty. Więc odezwę się do Was, gdy już się to pobierze. OK. Witam Was po raz kolejny w poradniku. Pobrałem już wszystko, otworzyłem sobie ten pliczek, to archiwum i tak to wygląda zaraz po otworzeniu. Wchodzimy w ten folder. Mamy tutaj foldery Scripts and Sounds. Klikamy Start, komputer i wchodzimy do naszego folderu, gdzie mamy Steama. U mnie to wygląda tak. Już. Okej. Okay. U mnie to wygląda tak. Steam Apps. Come on. Professional Farming 2014. Jesteśmy. Tak wygląda cała lokalizacja. U Was to może się różnić, bo Steam zazwyczaj instaluje się na dysku C, więc u Was tak to najprawdopodobniej zamiast E będzie C. Bądź też inna literka. Zależy, gdzie zainstalujecie. I tak. Pobiera. Przenosimy te dwa foldery tutaj, do folderu z Professional Farmingiem. Wykonać dla wszystkich elementów bieżących. Wykonać dla następnych 16 konfliktów. Przenieść i zamień. I to tyle. Pamiętajcie, najpierw w razie czegoś zrobić kopię tych folderów Scripts i Sounds. W razie czegoś, gdyby Wam się nie spodobały dźwięki, bądź coś tam się stało, jeśli nie zrobicie kopii, będziecie musieli ściągać od nowa grę. A to nie jest takie przyjemne, ściągać ponad
prawie 1,5 giga ze Steama. Ewentualnie jeśli macie na płycie, to już jest trochę mniej. Okej. Pamiętajcie w każdym razie zrobić kopię. I to by było na tyle. Podmienione jest i w grze prezentują się tak, jak wam pokazałem. Okej, więc dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Napiszcie, czy chcecie więcej takich poradników, bo mam też już materiał na drugi w razie czegoś i być może trzeci. Jeśli byście chcieli, mogę nagrywać także coś, gdyby udało mi się ciekawego wychwycić i wrzucać to po prostu na bieżąco. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Cześć!